Zapraszamy na przegląd grudniowych wydarzeń z życia samorządu i miasta. Czwartego grudnia, w dniu świętej Barbary, patronki dobrej śmierci i trudnej pracy, obchodzona jest tak zwana Barburka, czyli Święto Górników. W Tarnobrzegu w tym dniu przedstawiciele Tarnobrzeskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Grupy Kapitałowej Siarkopol oraz Związków Zawodowych złożyli kwiaty przy figurze świętej Barbary oraz przed pomnikiem profesora Stanisława Pawłowskiego, odkrywcy złóż polskiej siarki. Mimo że była przerwa pandemiczna, też staraliśmy się te tradycje zachować, ponieważ to jest bardzo istotne. Mamy czym się chwalić. Oczywiście wiemy, że prawie 70 lat temu pan profesor Pawłowski z małżonką świętej pamięci Katarzyną odkryli polskie złoto. Oczywiście nie możemy inaczej, a więc delegacje górnicze składamy kwiaty, chylimy czoła. W intencji górniczej braci w kościele pod wezwaniem świętej Barbary w Tarnobrzegu została odprawiona uroczysta msza święta. Odprawił ją nowy proboszcz parafii, ksiądz Dariusz Sidor. Podczas uroczystości zgromadzone w świątyni poczty sztandarowe oddały hołd górnikom, którzy zginęli w czasie wykonywania swojej pracy. Pod pamiątkową tablicą poświęconą żołnierzom górnikom złożyli wiązanki kwiatów. Pierwszego grudnia w Tarnobrzegu rozpoczął się montaż świetlnych ozdób świątecznych. Z uwagi na wprowadzone oszczędności, m.in. w zakresie ponoszonych kosztów energii elektrycznej, miasto zostało nieco skromniej ozdobione. Jedyną nową ozdobą, którą nie jesteśmy właścicielem, to jest choinka, którą miasto wydzierżawiło na okres jednego sezonu, czyli do końca stycznia, koszt 28 tysięcy brutto. Jest to jedyna nowa rzecz, natomiast wszystkie inne ozdoby to są te, które są własnością miasta i które już co roku mieszkańcy widzieli. W centrum Tarnobrzega zawisły zatem ozdoby latarniowe, pojawiły się bombki 3D. Na placu Antoniego Surowieckiego dobrze znany już renifer, herb miasta i brama. Ozdobione zostały także niektóre tarnobrzeskie ronda. W 41. rocznicę tragicznej śmierci górników z katowickiej kopalni Wujek zrodził się pomysł, by oddać im hołd w nieco inny sposób, łącząc inicjatywę z akcją Jezioro Aniołów. Z takim pomysłem wyszła tarnobrzeżanka Magdalena Pelc. Powinniśmy dbać o pamięć tych zastrzelonych górników, bo oni ponieśli największą ofiarę, jaką można złożyć, oddali swoje życie. Zgłosiła do nas się Magdalena Pelc, która jest siostrą jednego z zmarłych górników i chciała przekuć jego śmierć w coś dobrego, dlatego dzisiaj się spotykamy i wchodzimy do Jeziora Aniołów w ramach akcji. Cała rodzina Jeziora Aniołów wchodzi i chcemy w taki sposób po pierwsze uczcić, wrócić do tej historii, po drugie wspomóc budowę hospicu, co jest głównym celem. Mowa o budowie hospicyjnego Domu Aniołków w Zaleszanach. W trakcie spotkania każdy mógł nabyć znicz cegiełkę i w ten sposób wesprzeć budowę placówki. Do 31 potrzebujących rodzin z Tarnobrzega i okolic trafiły paczki od hojnych i anonimowych darczyńców. Wszystko w ramach kolejnej edycji Szlachetnej Paczki. 22 edycja w Polsce, 12 edycja w Tarnobrzegu. Mogę powiedzieć, mamy to, zrobiliśmy, wszystko się udało. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, zadowoleni, że pomimo kryzysu, jaki jest, darczyńcy znaleźli się, chcieli i są chętni, mówią, że wracają do nas za rok. Podczas trwania akcji indywidualne, bardzo trudne historie ludzi poznawało 19 wolontariuszy. To oni spotykali się z najbardziej potrzebującymi z Tarnobrzega i okolic, sprawdzając, czego im brakuje. W tym roku były to przede wszystkim artykuły żywnościowe, środki chemiczne czy sprzęt AGD. Czternastego grudnia szkoła podstawowa nr 7 na tarnobrzeskim Mokrzyszowie świętowała jubileusz 150-lecia istnienia. 150-lecie oświaty na osiedlu Mokrzyszów teraz, a kiedyś we wsi Mokrzyszowie, to jest niesamowite wrażenie, niesamowity szacunek, że od tak dawna tutaj kształci się pokolenia. Dla mnie to jest wielkie, coś wielkiego, jubileusz 150-lecia szkoły. Podczas jubileuszu nie zabrakło wielu podziękowań oraz życzeń ze strony licznie przybyłych gości. Popularna siódemka w Tarnobrzegu jest w elicie placówek oświatowych,
które tworzyły zręby tarnobrzeskiej oświaty. I te 150 lat, 150 lat tradycji, historii, 150 lat, przez które przewinęło się tyle pokoleń i tak jak młodzież śpiewa, każde coś sobie zostawiło, to jest niesamowity dorobek. W grudniu decyzją Sądu Okręgowego w Rzeszowie konto Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego zostało zajęte przez komornika. Chciałbym podkreślić, że wejście pani komornik jest spowodowane procesem jeszcze wytworzonym poprzez poprzednie władze miasta Tarnobrzega i poprzez poprzedni zarząd TBS-u. Także cały czas borykamy się z tematem budowy budynku przy ulicy Świętej Barbary 9B. Dokładnie z procesem z wykonawcą. Z jednym i z drugim wykonawcą, bo oni byli obaj powiązani, więc równolegle trwa kilka procesów. Na podstawie nieprawomocnego orzeczenia sąd wydał nakaz wejścia na konto i chwilowo mamy konto zablokowane. TTBS wystąpiło do sądu z wnioskiem o to, aby zamienić blokadę konta na zabezpieczenie dwóch nieruchomości należących do spółki. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W grudniu Urząd Miasta Tarnobrzega rozpoczął przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego, o przyznanie którego mogą ubiegać się gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną. Dodatek wynosi z jednej strony 1000 zł, to jest dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie oraz 1500 zł dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie. W tym drugim przypadku warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za rok 2021. Warto dodać, że dodatek elektryczny przysługuje, gdy źródło ogrzewania zostało zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wnioski można składać do 1 lutego 2023 roku w wersji papierowej bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ulicy Mickiewicza 7 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP po zalogowaniu się na stronie mobywatel.gov.pl. Grudniowe opady śniegu zdecydowanie utrudniły życie kierowcom. Trudno było też poruszać się chodnikiem. Odśnieżaniem w Tarnobrzegu zajmowała się spółka Rejon Dróg Miejskich. To nie był opad, którego nie spodziewaliśmy się, bo prognozy dużo wcześniej zapowiadały taki opad, jednak przy tak intensywnym opadzie, a jeszcze do tego trwającym nieustannie prawie 24 godziny, no to wtedy jest problem. Niemniej jednak wiedząc o tym wszystkim, mieliśmy sprzęt przygotowany. Rejon dróg miejskich na terenie Tarnobrzega odśnieżył ponad 200 km dróg i 100 km chodników. Wszystko to odbywało się według obowiązującego schematu. W pierwszym standardzie mamy obowiązek doprowadzić do przejezdności, do usunięcia gołoledzi przy pierwszym standardzie, a później oczywiście są drogi kolejne, drogi osiedlowe, no i oczywiście wiele dróg, które mamy również w utrzymaniu na osiedlach tych poza centrum. W czasie najmocniejszych opadów śniegu w terenie cały czas pracowały wszystkie maszyny służące do odśnieżania i posypywania nawierzchni. Tarnobrzeg podpisał umowę na dystrybucję węgla 7 grudnia z PGE Paliwa Kraków, który jest dostawcą węgla dla miasta. Tydzień później, 14 grudnia, z firmą handlowo-usługową Unikat, odpowiedzialną za jego dystrybucję dla mieszkańców. Uprawnieni mogą kupować go za kwotę 1850 zł brutto za jedną tonę. Unikat w naszym imieniu węgiel będzie sprowadzał z Biłgoraja. No to jest województwo lubelskie, 85 km stąd. W tej chwili gmina Tarnobrzeg zamówiła 325 ton węgla, 300 ton orzechu, 25 ton ekogroszku i to jest ta ilość, za którą gmina, za którą miasto musi już zapłacić. Czyli za 325 ton będziemy musieli zapłacić, oczywiście 60 dni zgodnie z ustawą, 60 dni od odbioru węgla. Miasto w ramach umowy z PGE zadeklarowało zakup 1400 ton paliwa stałego. Jest to ilość, która może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Mieszkańcy maksymalnie do 30 kwietnia 2023 roku mogą zakupić 3 tony węgla.
Po blisko 5 miesiącach prac w połowie grudnia odbył się odbiór ulicy Wiślanej w Tarnobrzegu. Półkilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej ciągnący się od komendy policji do przeprawy promowej przez wiele lat straszył swoim złym stanem technicznym. Wszyscy, którzy tutaj mieszkają, myślę, że pamiętają, jak ta droga wyglądała, że to jest naprawdę potężny problem dla mieszkańców, także dla służb, żeby dojechać chociażby do Wisły. W momencie, kiedy część mieszkańców chciała się przedostać na drugą stronę, tutaj ta droga straszyła. Dzisiaj mamy piękną drogę, mamy miejsca parkingowe. Ja wiem, dzisiaj śnieg niekoniecznie pozwala na to, żeby zobaczyć cały urok tego remontu. Został on przeprowadzony przez firmę PBI Infrastruktura. Zakres rzeczowy obejmował przebudowę tej drogi od podstaw, powiedzmy, podbudowa z mieszanki i stabilizacja, pakiet bitumiczny. Ponadto w zakres budowy jeszcze wchodziły nawierzchnie, tak jak wspomniałem, przebudowa parkingu, przebudowa oświetlenia elektrycznego, oznakowanie poziome i pionowe. Łączny koszt przebudowy ulicy Wiślanej to blisko 3 miliony złotych. Inwestycja ta była możliwa do zrealizowania dzięki dofinansowaniu z rządowej rezerwy subwencji ogólnej w wysokości ponad 1 300 000 złotych. Młodzieżowa Rada Miasta Tarnobrzega po kilku latach przerwy znów została powołana do życia. Jesteśmy z tego powodu, z tego tytułu bardzo zadowoleni, z tego względu, że młodzież ma świetne pomysły, może wprowadzić je poprzez swoją działalność w życie mieszkańców. Mamy młodzież chętną, aktywną i mądrą. W skład rady wchodzi 17 młodych radnych. Podczas pierwszej sesji złożyli ślubowanie, wybrali także prezydium. Na przewodniczącego w tajnym głosowaniu wytypowano Konrada Górala, ucznia zespołu szkół imienia Stanisława Staszica w Tarnobrzegu. Prezydent Tarnobrzega i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaprosili mieszkańców na Wigilię Miejską. Jak widzimy, bardzo dużo mieszkańców dopisało, więc czekają na ten moment wspólnego biesiadowania. Ostatnia Wigilia odbyła się w 19 roku, w 20 i 21 nie było, no to tym bardziej bardzo się cieszymy, że doszła do skutku. Na świąteczne spotkanie z mieszkańcami do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przybyli również radni, duchowni i harcerze z betlejemskim światełkiem pokoju, symbolizującym miłość i dobroć. Przychodzi taki dzień, kiedy przychodzi Boże Narodzenie. Czekamy na ten dzień cały rok. Cały rok czekamy, żeby te święta Bożego Narodzenia wreszcie do nas przybyły. Bo to najpiękniejszy czas. To czas radości, ale i czas zadumy. To czas, kiedy możemy zobaczyć, co za nami, ale mieć cały czas nadzieję, że to najpiękniejsze, najlepsze jest dopiero przed nami. Tradycyjnie, już na szczęście po zarazie, spotykamy się przed Bożym Narodzeniem, bo jesteśmy razem, bo jesteśmy wspólnotą, bo jesteśmy mieszkańcami naszej małej ojczyzny. Podczas Wigilii nie mogło zabraknąć Słowa Bożego, którego przesłanie przekazał obecny na uroczystości biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. Po poświęceniu opłatków wszyscy składali sobie życzenia. Po nich przyszedł czas na wspólną wieczerzę. Na przygotowanych dla gości stołach królowały świąteczne potrawy, pierogi, śledzie czy barszcz czerwony. Oprawę artystyczną spotkania zapewniły wokalistki ze studia piosenki działającego przy Tarnobrzeskim Domu Kultury. Trwa budowa paliatywnego hospicjum na tarnobrzeskim osiedlu Miechocin. W mijającym roku udało się wykonać kolejne prace. Częściowo zakończono budowę drogi przeciwpożarowej, ewakuacyjnej dookoła budynku. Wykonano system kanalizacji wewnętrznej, niezbędnej do odprowadzenia wód opadowych z powierzchni dachowej. W niektórych pasach, oczywiście to po analizie, wykonaliśmy tak zwane drenaże powierzchniowe, czyli też odprowadzamy wody z terenu przyległego do budynku, do ścian budynku, po to, żeby ten budynek odwodnić. Oprócz tego budynku głównego, który tworzy bazę dla przyszłej placówki, jest budynek byłego kółka rolniczego. Ten budynek miał przybudówkę, która
no, straszyła po prostu tutaj swoim wyglądem. To zostało rozebrane, ta część taka przybudówki, uporządkowany teren. Pojawiło się tu także oświetlenie zewnętrzne, parkowe przed budynkiem oraz drogi wjazdowej. Teren jest już przygotowany pod urządzenie zieleni. Ponadto budynek hospicjum jest monitorowany. Zadbano również o instalacje wewnętrzne. Zostało w pełni uzbrojona ta instalacja, czyli mamy punkty świetlne, mamy wszystkie włączniki, gniazda, potrzebna instalacja przeciwpożarowa. Tutaj dzięki współpracy z Tarnobrzeską Spółdzielnią Mieszkaniową mamy wykonane przyłącze do sieci głównej. Ten budynek posiada internet już. Są przyciski, są systemy informacyjne, czyli nagłośnienia i wizualizacja, że ktoś w danym pomieszczeniu potrzebuje pomocy. Nie udałoby się tego wszystkiego wykonać, gdyby nie pomoc darczyńców, wpływy z 1% podatku i pomoc tarnobrzeskiego samorządu. Z budżetu miasta Tarnobrzega na budowę hospicjum przekazana została w roku bieżącym dotacja w wysokości blisko 450 tysięcy złotych. Dwa zadania z trzeciego przetargu na realizację inwestycji drogowych, na które Tarnobrzeg otrzymał dofinansowanie w ramach pierwszego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 35 625 tysięcy złotych zostały unieważnione. Wyłoniono wykonawcę tylko jednego. Z uwagi na zwiększoną wartość poprzetargową, ponad 29 milionów, musieliśmy ograniczyć zakres rzeczowy tych zadań, ponieważ w budżecie miasta nie mamy takich środków. Złożyliśmy do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o zmniejszenie zakresu rzeczowego. Musieliśmy zrezygnować, jak wspomniałam wcześniej, z dwóch zadań. Są to zadania na strefie ulica Mechaniczna, Chemiczna i Siarkopolowa, która była w programie funkcjonalno-użytkowym plus zadanie miało być realizowane w systemie Zaprojektuj i Wybuduj. I drugie zadanie, z którego musieliśmy zrezygnować, to ulica Bema z przebudową dwóch obiektów mostowych. Jeszcze do niedawna realizacja zadań w ramach pierwszego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład stała pod dużym znakiem zapytania z uwagi na ogromny wzrost kosztów i wkładu własnego. Pojawiły się jednak pewne zmiany zasad w programie, dzięki czemu władze miasta mogły starać się o ograniczenie zakresu planowanych pierwotnie prac. Zadania, które zmieściłyby nam się w wartości promesy i wkładu własnego, to było łącznie w sumie ponad 37 milionów. Tutaj dofinansowanie jest bardzo wysokie, bo na drogi 95% z tego programu. Byłyby to realizowane zadania ulica Moniuszki, ulica Kochanowskiego, ulica Skłodowskiej, Kwiatkowskiego, Kazimierza Wielkiego i Zwierzyniecka oraz na Dzikowie ulica Tarnowskiego, Marczaka i Konfederacji Dzikowskiej. Blisko 900 tysięcy złotych samorząd Tarnobrzega dołoży do gospodarowania odpadami komunalnymi. Od jakiegoś czasu wpłaty uiszczane przez Tarnobrzeżan nie bilansują się bowiem z kosztami, jakie miasto ponosi z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wiadomo, że w momencie, kiedy my przygotowujemy uchwały związane z kwestią odpadów, wtedy chociażby liczymy mieszkańców. Natomiast prawda jest taka, że czasem rozjeżdża się liczba mieszkańców, którzy deklarują to, że mieszkają, i jest inna grupa ludzi, którzy mówią, że mieszkają i oddają śmieci. Niestety z tych powodów te różnice cały czas wzrastają, to nie tylko Tarnobrzeg, to wszystkie miejscowości. Rada Miasta może postanowić w drodze uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej opłaty za odbiór śmieci, w przypadku gdy środki z niej pozyskane są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu. I tak też się stało. Projekt uchwały przedłożony przez prezydenta poparło 19 radnych. Radni Tarnobrzega jednomyślnie ustanowili rok 2023 rokiem pamięci górników i pracowników Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego. Z wnioskiem o to wystąpili Zarząd Uniwersytetu III wieku w Tarnobrzegu i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Tarnobrzeg. W nadchodzącym roku przypadają bowiem dwa niezwykle istotne dla miasta i regionu wydarzenia: 70. rocznica odkrycia złóż siarki w rejonie Tarnobrzega oraz 60. rocznica powstania Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Tarnobrzegu. Główny nasz cel jest oczywiście
uczczenie 70 lat odkrycia Złuszczarki i oddania szacunek. Mamy pewne pomysły, powstanie zespół ze strony stowarzyszenia, na pewno takie możliwości też mamy. Myślę, że wiodącym ośrodkiem czy miejscem byłoby miasto, pozyskanie środków, konferencje, tudzież wystawy minerałowe, tudzież wiele innych rzeczy. Uniwersytet Trzeciego Wieku złożył wniosek na grant z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności z przeznaczeniem na spotkania z pionierami oraz nagranie filmu. Miasto Tarnobrzeg wymieni się działkami przy Jeziorze Tarnobrzeskim z Agencją Rozwoju Przemysłu. Taką decyzję podjęli miejscy radni w trakcie grudniowej sesji. Głównym założeniem uchwały jest przekazanie ARP działki znajdującej się przy ulicy Żeglarskiej nieopodal Mariny. Z kolei miasto miałoby otrzymać od spółki grunty na strefie ekonomicznej przy ulicy Chmielowskiej, czyli teren, którego dzierżawą zainteresowana jest austriacka firma FCC Environment. To właśnie tam miałaby powstać spalarnia odpadów. Pomysł ten wzbudza wiele kontrowersji, co zostało przedstawione na transparentach przyniesionych przez mieszkańców na obrady Rady Miasta. W ich trakcie głos zabrała Małgorzata Zych, reprezentująca stowarzyszenie Nie dla spalarni śmieci nad Jeziorem Tarnobrzeskim oraz Grażyna Potańska, która poinformowała o złożeniu przez Tarnobrzeską Radę Kobiet wniosku do prezydenta miasta o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie spalarni. Jesteście Państwo wybrani przez mieszkańców. Mieszkańcy Wam zaufali. Wyrażacie ich wolę, ich intencje. I w ich imieniu decydujecie o ważnych sprawach w tym mieście i w ich imieniu decydujecie o przyszłości tego miasta. Więc zdajecie sobie sprawę, że liczenie się z głosem mieszkańców jest podstawową kwestią w tym temacie. Podczas sesji część tarnobrzeskich radnych w trakcie burzliwej, trwającej blisko 3 godziny dyskusji, skrytykowała pomysł budowy spalarni nad jeziorem, wyrażając przy tym aprobatę na zamianę gruntów z ARP. Bez naszej zgody na długoletnią dzierżawę, tym bardziej bezprzetargową, nic tam nie powstanie i nie ma do tego żadnych innych, nie da się inaczej przeprowadzić tego typu działania. Więc chciałbym, żeby to wybrzmiało jasno, Szanowni Państwo, w interesie naszym i nawet Państwa działalności, Państwa stowarzyszenia jest to, żebyśmy tą działkę dzisiaj posiadali. Kluczową decyzją będzie decyzja zgody na dzierżawę. Bez Rady Miasta Tarnobrzega nikt w mieście takiej zgody nie jest w stanie wydać. Radny Damian Szwagierczak złożył poprawkę do uchwały wykreślającą z uzasadnienia fragment mówiący o przeznaczeniu terenu pod spalarnię odpadów. Zarówno poprawka, jak i uchwała zostały przyjęte przez radnych. 16 z nich zagłosowało za, 3 wstrzymało się od głosu.